Ladies and gentlemen. Pięczone światło przed nami i gasną w tym momencie Ferrari czy Williams. Z pierwszego rzędu startują panowie, którzy rzadko walczą ze sobą, bok w bok w pierwszym zakręcie. Zobaczymy górą w tym momencie kierowca Ferrari wypchnął tutaj Williamsa, nie zostawił pola manewru, pola do błędu. No ale z drugiej strony zobaczymy, jak będą się przyglądać tej sytuacji sędziowie, ale to już oczywiście po wyścigu. Na ten moment zobaczmy, czy będzie chciał odpowiedzieć tej kierowca Williamsa. Nie ma szans, Saibu w tym momencie na drugiej pozycji, kierowca Red Bulla wykorzystał gapiostwo Williamsa, czy też oczywiście, no, wypchnięcie ze strony kierowcy Ferrari. No i Mercedes już naciska na Williamsa, to oczywiście jest Paweł Susek. On nie chce odpuszczać, bo on wie, czym się może skończyć odpuszczenie na pierwszym okrążeniu kierowcy, który może go potencjalnie blokować w późniejszej perspektywie. Jako jedyny na softach wystartował Kokosz, to oczywiście pokłosie tego w sumie dobrego startu mogłoby być. I już samochód bezpieczeństwa w wersji wirtualnej znajduje się na torze. Czy czarna strzała w tym momencie pokona tutaj puszkę napoju, jak kiedyś mówił o niej Fernando Alonso, że nie będzie dla niej jeździć. No i w tym momencie od wewnętrznej do tego zakrętu tutaj kierowca Mercedesa obejmuje pozycję numer 2, więc... To jedzie jak z nut, ale w momencie, kiedy coś mu nie pasuje, to jest w stanie też narzekać na to, troszkę tam oczywiście nie być za pan brat z tym wszystkim. Seba w tym momencie w sekcji szykanowej tutaj został pokonany i niestety mamy samochód bezpieczeństwa number one odnotowane w Singapurze, czyli oczywiście 100% możliwości wyjechania, czy też 100% statystyki mówiącej o tym, że samochód bezpieczeństwa musi się pojawić w Singapurze, zostaje w tym momencie pięknie potwierdzony, spełniony, czy też rzeczywiście wypełniony. Wracamy do ścigania. No Quiet tutaj już atakuje od samego początku. Nie dał się zaskoczyć Wojtkowski, natomiast większe zamieszanie tam z tyłu. Paweł Susek kontra gość. No jednak zwycięsko jakoś tutaj Susek sprytnie wyszedł. Gość jeszcze tutaj nie odpuszcza. No musi mocno patrzeć, bo i Saibu tutaj naprawdę teraz mocno poszedł i zdobył tą czwartą pozycję, także wykorzystał tą całą agresję skumulowaną tak naprawdę na tej alpince biednej, która walczy dalej. Jeszcze do tego Kaczorowski, który próbuje się tutaj przebić. No i nie zapominajmy oczywiście o Matusie, który jest na twardej mieszance w tym momencie i przebija się już na dziewiątą pozycję. Gosia za chwileczkę będzie go pewnie tutaj próbował wyprzedzać na dohamowaniu. No widać zdecydowanie jakieś problemy Alpiny po tym restarcie. W całej swojej postaci u kierowcy Ferrari, a w tym momencie walka tutaj Mercedesa, Marchewa już próbuje zyskiwać te pozycje, walka z Gunterem, na razie nie ma tam łatwego życia Czarnecki, ale już z tej 12-13 lokaty się wyrwał na trochę wyższe pola, bo... Czekamy oczywiście na atak i... Tak też się dzieje. Oj, zajechał troszkę linię kierowca Mercedesa. Tu mogą być konsekwencje jakieś. Na pewno są konsekwencje u kierowcy Red Bulla. Mi to dosyć przypomniało incydent pomiędzy Lewisem Hamiltonem a Oscarem Piastrym, kiedy to właśnie Brytyjczyk zajeżdżał drogę Australijczykowi. Na ten moment widzimy próby ataku ze strony Marchewy, więc drugi Mercedes próbuje się z drugim Red Bullem. No, czy to nie skończy się podobnie jak w przypadku Mercedesa prowadzonego przez Pawła, czy też oczywiście Red Bulla prowadzonego przez Quieta? Na ten moment jakiś tam delikatny kontakt się zdarzył pomiędzy tymi ekipami, no ale chyba górą wyszedł w tym momencie kierowca Mercedesa i naprawdę na milimetry. W tym momencie na siódmej pozycji walczący mocno o szóstą. Formalność, delikatnie rzecz biorąc, w tym momencie dla Red Bulla no zabrakło trochę, tutaj teraz sprytnie Red Bull prawą stroną no na pewno świetnie przeczytał i zdecydowanie no naprawdę taki manewr typowego mistrza sim racingowego, przeczytany kierowca przed nim. No i w tym momencie widzimy Quieta na szóstej pozycji. Troszkę świeższe opony, ale z drugiej strony musimy na to patrzeć. Tak samo jak patrzymy na walkę Red Bulla, Ferrari i Williamsa. I będzie w
pod koniec pierwszego sektora wykonany manewr dosyć płynnie, dosyć bezproblemowo. Zobaczymy, czy kierowca Williamsa będzie tutaj mieć jakieś pole do odpowiedzi. Na ten moment nam się zaczynają takie pary tworzyć, bo tam widzimy, że Aston Martin bliziutko koło Alfy Tauri. No coraz lepiej, naprawdę. Poczynia sobie Wojtkiewicz w tym Grand Prix. No teraz atak na Pawlikowskiego. Świetny manewr Alfa Tauri w tym momencie na siódmej pozycji. Niezły prognostyk do tego, żeby jeszcze Mercedes dołożył sobie ten jeden dodatkowy punkcik za Fastislapa, który w tym momencie wisi przy Matusie, ale tak czy inaczej Quiet, proszę, nie, to przepraszam, Saibu. Atak w tym momencie i świetna pozycja, ale tak czy inaczej ten drugi Red Bull, czyli Quieta na trzeciej pozycji, także naprawdę jakoś tutaj sprytnie nam się to wszystko poplątało, przeplątało. I w tym momencie Red Bull na trzeciej pozycji Zjednoczonego Królestwa, czy też oczywiście Wielkiej Brytanii. No i w tym momencie pit stop na softy. Zobaczymy, Quiet na ten moment zostaje już. Oj, Saibu tutaj wykonał! Wycofuje się, czy to jest... Nie, to jest właśnie Nieudany manewr wyprzedzania w przypadku Red Bulla. No nie wierzę, że on to zrobił, przecież to jest tak doświadczony kierowca. Brak słów, nie wiem, za nie mówiłem przez moment, akurat tą strzałę po prostu pędzącą, już chciałem krzyknąć, że piękny manewr w wykonaniu Red Bulla, świetnie obliczył odległość, a tu po prostu nagle wyrosła ściana przed Red Bullem. No miejmy nadzieję, że tam kierowca cały, nic się nie wydarzyło. Za to, jak będzie wyglądać restart ze strony kierowcy Mercedesa. 70 odstaje w tym momencie Ferrari. On musi szybko tutaj uciekać. Musi również Quiet jak najszybciej wyprzedzić kierowcę Ferrari, jeżeli chce walczyć tutaj o zwycięstwo. On nie ma kar. Na Kaczytka potencjalnie troszkę, można powiedzieć, czeka sekundę straty. Tutaj nie wiem, jakiś słaby restart ze strony kierowcy Williamsa musiał się wydarzyć. Zobaczymy, jak kokosz. On chce odjechać jak najdalej od trzeciego, czwartego miejsca, żeby te 3 sekundy oczywiście zabezpieczyć. Twoje ewentualne podium, bo wygrana to raczej już chyba poleciała. No zobaczymy, może jak tam będą kleić opony, ale 4 okrążenia nie wróży to najlepiej, dlatego żeby odjeżdżać na dalekie sekundy. W tym momencie już ponad sekunda ze strony kierowcy Pawła. Tylko Quiet i Marchewa, więc Kaczytka no zostałby na tej piątej lokacie, a to chyba nie jest jakoś ultra pocieszające, jeżeli chodzi o kierowcę, który zdobywał pole position. W tym momencie manewr pomiędzy Gunterem a Wojtkiem. No i Aston Martin w tym momencie obejmuje pozycję numer 6. No i jak na razie, zobaczmy, Quiet w tym momencie wychyla się, wykorzystuje moment i w tym momencie na drugiej pozycji za Pawłem Suskiem, który no na granicy tych 3 sekund tak naprawdę, więc zobaczymy. Czy tak będzie w tym samym przypadku i na tym okrążeniu, to by musiał aż 0,4 prawie, że dołożyć. No tam Ersu ani u jednego, ani u drugiego nie ma. Potencjalnie na torze zwycięża kierowca Mercedesa AMG, wpada w tym momencie na metę i tak jest, nieuwzględniona kara u mnie się wyświetliła. I to Quiet ostatecznie wygrywa to Grand Prix. AMG znajduje się na pozycji, no właśnie, trzeciej. Ostatecznie trzeci AMG, pierwszy Quiet, drugi Marchewa. Czwarty ostatecznie kokosz, więc ciekawe się to zakończyło, bo jednak AMG, który walczy, no w sumie cała trójka panów, którzy walczą o tytuł, znaleźli się tutaj na podium, więc porozmawiamy sobie na pewno o tej kolizji pomiędzy Mercedesem a Red Bullem, porozmawiamy sobie na temat problemów Marchewy w tym wyścigu z tempem, szczególnie pod koniec, i myślę, że tutaj i zadowolony jest Marchewa, bo w sumie jest przed swoim teammate'em, więc dogania go w klasyfikacji generalnej. Zadowolony jest oczywiście Quiet, który pomimo tej kolizji z Mercedesem prowadzonym przez Suska udało mu się obronną ręką zwyciężyć w tym Grand Prix, i to chyba bez żadnego wątpienia jakkolwiek. No i niezadowolony na podium chyba jedynie może być Paweł, który no miał wygraną w kieszeni, no a przez ten błąd po pierwsze wyjazdami poza limity toru się tak zdarzyło, że dostał 3 sekundy, a jeszcze zjazd dalej też mu przysporzył trochę problemów i tam piątkę zgarnął, więc ostatecznie pierwsza trójka to jest Red Bull i 2 Mercedesy. 2021 rok, trochę mi się przypomniał w tym momencie, kokosz czwarte miejsce, więc kierowca, który zajmował drugie miejsce w kwalifikacjach ze stratą około 65 tysięcznych
Poza podium, proszę Państwa, piąty Williams Kaczitka zdobywca pole position. Widocznie to zdobywanie pole position nie idzie w parze z wygrywaniem, jeżeli chodzi o kierowcę Williamsa w tym sezonie, bo jak nie zdobywał pole position, to z tego co pamiętam, nawet udało mu się wygrać dwukrotnie. Ladies and gentlemen.